Cześć! Dzisiaj w odcinku pogadamy sobie o liszach, o różnych rozmiarach liszów, jak je podpiąć do trapezu i jak je podpinać do baru. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy sobie od standardowego lisza, który powinniście dostać przy zakupie baru. Lisz ten przeznaczony jest dla osób, które pływają freeride'owo na desce Twinkie. Krótki lisz jest polecany szczególnie osobom, które pływają na foilu i na deskach wave'owych. Dlaczego? Dlatego, że nie majta nam się pod nogami i nie przeszkadza podczas pływania. Ale co ważniejsze, w momencie, w którym nas zje fala, zerwanie się przy pomocy takiego lisza jest szybsze i dużo bardziej intuicyjne. Trzecią opcją jest lisz dedykowany do freestyle'u. Powinien mieć co najmniej 100 cm, żebyśmy mogli go sobie swobodnie przerzucić nad głową. O co chodzi z tym wpięciem na sztywno albo ewentualnie suicide? Chodzi tutaj o sposób przypięcia tej linki bezpieczeństwa do chicken loopa. Tak jak widzicie tutaj, to jest sposób rekomendowany. Wpinając lisza w małe oczko i zostawiając linkę w ten sposób. Pływając tak, macie pewność, że jeżeli użyjecie systemu bezpieczeństwa albo spadnie Wam chicken loop z haka, to lisz wyciągnie linkę bezpieczeństwa i latawiec spadnie na wodę, tracąc całą swoją moc. Drugim sposobem podpięcia się pod system bezpieczeństwa jest tak zwane podpięcie się na sztywno, czyli inaczej suicide. Chodzi o to, żeby przełożyć linkę bezpieczeństwa o chicken loopa. Robi się to w ten sposób. Otwieramy zrywkę. Linkę przekładamy przez chicken loopa i zamykamy. W momencie, w którym się wepniemy liszem i zdejmiemy chicken loopa z haka, to system nie zadziała, a latawiec będzie miał cały czas pełną moc. To ustawienie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które pływają unhooked. Dla osób, które nie pływają unhooked, zdecydowanie nie zalecamy tego wpięcia.